kolejny rok z rzędu to fiskus przygotowuje nasze roczne rozliczenie z aparatem skarbowym, a my je akceptujemy lub nie. Taki system znacząco upraszcza życie obywatelom, choć z pewnością więcej pracy mają urzędnicy, ale oni z kolei mają do dyspozycji potężny zasób narzędzi informatycznych, które pozwalają przeprowadzić całą akcję bardzo sprawnie. W 2020 roku do suwalskiej skarbówki trafiło ponad 58 tysięcy zeznań podatkowych. Teraz na półmetku akcji złożono ich już ponad 29 tysięcy. Ponad 26 tysięcy miało postać elektroniczną. Papierowe zeznania złożyło więc mniej niż 3 tysiące zobowiązanych. Jako pierwsi za zeznanie podatkowe zabierają się zazwyczaj ci, którzy spodziewają się zwrotu nadpłaconego podatku. Oni też najczęściej sięgają po rozliczenie elektroniczne. Jeżeli podatnik złoży elektronicznie zeznanie podatkowe, zwrot następuje w terminie 45 dni, karta dużej rodziny 30 dni. Natomiast podatnik, który złoży w wersji papierowej zeznanie podatkowej, musi się liczyć z 3-miesięcznym terminem zwrotu podatku. Rzeczywistość jest jednak znacznie łaskawsza niż przepis wyznaczający graniczny termin wypłaty. Według najnowszych danych Suwalski Urząd właśnie realizuje zwroty wynikające z zeznań złożonych do 22 marca, więc zaledwie 8 dni temu. Do tej chwili fiskus zwrócił nadpłaty ponad 15 tysiącom suwalskich podatników. Najwięcej tym, którzy składali PIT-37. Wróciło do nich około 22 milionów złotych. Rekordzista dostał na konto ponad 29 tysięcy. Nadpłaty z PIT-36 odebrało 750 osób. Wypłacono im łącznie około 2 milionów 200 tysięcy. Tutaj rekordzista odzyskał niemal 26 tysięcy. 100 zwrotów na nieco ponad pół miliona dokonano na podstawie rozliczeń płatników podatku liniowego. Tu pojawiła się rekordowa wartość zwrotu – ponad 61 tysięcy. Najmniejszą wartość zwrotów wykonano do tej pory na rzecz podatników rozliczających się z zastosowaniem PIT-28, czyli tak zwanych ryczałtowców. Popłynęło do nich ćwierć miliona, a największy zwrot wyniósł niespełna 5100 zł. Jak podkreśla naczelnik Suwalskiego Urzędu Skarbowego, na konta podatników trafia czasem mniejsza wartość niż ta wynikająca z zeznania. Nadpłaty z zeznań czasem bywają pomniejszane. Taka sytuacja zdarza się, gdy podatnik ma zaległości podatkowe, niezapłacone mandaty lub grzywne albo zajęcia komornicze. Czas na złożenie lub zaakceptowanie przygotowanego rozliczenia upływa dla niemal wszystkich w dniu 2 maja. Niemal, bo jest jeden wyjątek. To płatnicy podatku CIT-8. Ich graniczny termin w tym roku został przesunięty z 31 marca na 30 czerwca. Wśród suwalskich podatników są również i tacy, którzy muszą fiskusowi dopłacić. Ci zwykle czekają z rozliczeniem niemal do końca ustawowego terminu, czyli według tegorocznego kalendarza do 2 maja. Z jakiego powodu to czynią? Trudno powiedzieć, bo termin zapłaty brakującej kwoty podatku kończy się dla nich w tym właśnie dniu.